Patryk Besztaborowski dla portalu Fight Sport. Patryk, miło Cię widzieć przed kamerą. Witam, dziękuję bardzo. Husarz Białystok, przygotowujesz się tutaj, czy będziesz przed tym pojedynkiem z Artemem Woskobojnikowym trenował jakoś specjalnie do tej walki, jeszcze te ostatnie dwa tygodnie, które zostały? Przygotowujemy się tutaj na miejscu, w tym tygodniu już mocno sparujemy z chłopakami, a za tydzień idziemy na Mistrzostwa Polski w Muay Thai, także to też będzie sprawdzian przed tą walką zawodową. Ty chyba lubisz się bić, bo jeśli bierzesz tyle walk przed i kolejną walkę tutaj w Białymstoku, to chyba trzeba lubić ten sport, co? Bardzo lubię i staram się robić jak najwięcej startów, teraz jak najwięcej doświadczenia zbierać, żeby to zaowocowało po prostu w przyszłości. Artem Woskobojnikow to jest, można powiedzieć, ekstremalne wyzwanie na tym etapie twojej kariery, bo to jest mistrz Europy, no zawodnik, powiedzmy, który jest liczącym się zawodnikiem w całej Europie. Powiedz, nie za wcześnie na taki pojedynek, czy już czujesz się gotowy, że jest ten etap, kiedy trzeba po prostu, jak to mówią, odsiać ziarno od plew i zmierzyć się z rywalem, który naprawdę postawi wysoko warunki, bo nie ma co do tego wątpliwości. Na pewno jest bardziej doświadczony, ale myślę, że trzeba podejmować takie wyzwania, żeby pokazać po prostu, na co mnie stać, tak? Żeby pokazać tą technikę, te umiejętności, które już do tej pory zyskałem. Czyli ja nie boję się tego pojedynku, jestem jak najbardziej gotowy, jestem dobrze przygotowany po prostu. Zostało dwa tygodnie, tak? Czekam. Czym go zaskoczysz? Czym go zaskoczę? Myślę, że zaskoczę go mocnymi uderzeniami, że to może być, że ta siła fizyczna może być na moją korzyść. Ta gala Inside Fight pomoże Ci w jakiś sposób w promocji, to jest raz w swoim mieście, ale przede wszystkim też gala, która jest zauważalna w Polsce. Myślisz, że dzięki temu dostaniesz oferty jeszcze lepszych walk? Tak, myślę, że tak, bo jest to duża gala, też jest organizowana w Operze, to nie zdarza się często, a oprócz tego będzie po prostu bardziej, będzie więcej można usłyszeć w Białymstoku o sportach walki, bo za bardzo o nich nie jest po prostu to dobrze nagłośnione. Ludzie nas nie znają, zawodników, tak? Także myślę, że to bardzo nam pomoże. Będzie po prostu łatwiej łatwiej nam promować sport i zdobywać tak kolejne doświadczenia. I tak jak wspominałeś, myślę, że pojawią się też kolejne zaproszenia na gale zawodowe, może poza Polską. Wiesz co, tak kojarzę sobie, ale jesteś chyba, przeszedłeś do historii, nie wiem czy wiesz z jakiego powodu. Nie mam pojęcia. Byłeś pierwszym zawodnikiem, który był liczony w trakcie gali w Operze. Jesteś pierwszym zawodnikiem liczonym w Operze i który wygrał walkę przez knockout. Tak było na poprzednim Inside Fight, półtorej roku temu. Przewidujesz, że teraz tak będzie? Nie przewiduję liczenia na mnie żadnego, ale przewiduję wygraną. Patryk Besztaborowski, zawodnik, który leżał na deskach, wstał, podniósł się, wygrał, znokautował swojego rywala. Wyjątkowa sytuacja w Operze. Tego jeszcze nie było, bo zawodników, którzy byli w knockdownie i byli liczeni, wstali i wygrywali, jest multum, ale w Operze był tylko Patryk. Pamiętajcie o tym, kibicujcie. 30 kwietnia, gala Inside Fight w Białymstoku. Niesamowite wydarzenie. Patryk jest jedną z jej części i jedną z głównych twarzy tej gali. Zapraszamy serdecznie na jego walkę i życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo.